Cześć Mateuszu Witaj Piotrze Padałoby zacząć od takiego Jakie życie, taki, taki sąd, tak nic nic. No, to może być ciekawe a Mamy się dzisiaj zmierzyć z tym tematem Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych No trudny temat Mam pytanie na początek Jak Jezus przyjdzie, a ktoś jeszcze będzie chodził po ziemi wtedy To będzie musiał umrzeć czy nie? Też chciałbym wiedzieć Mamy, teorie są różne. Mamy chyba dogmat o powszechności śmierci. Że śmierć dotyka każdego. Teoretycznie to jest jedyny sposób, żeby zmartwychwstać. No tak. Trzeba umrzeć, żeby zmartwychwstać. Zgadza się. No, tylko pewnie zależy, jak to ta śmierć będzie wyglądać. Czy jak w przypadku Matki Bożej, że mówimy o jakiejś formie zaśnięcia, czy takiego natychmiastowego przejścia przez śmierć? Dokładnie. No, ciężko jest pewnie tak szczegółowo powiedzieć, ale jakaś forma będzie. Pewnie. Inna niż znamy. Jest to ciekawe. No i nagle sąd. Co na to katechizm? No właśnie, co na to katechizm? Katechizm bardziej tylko pokazuje, że ten sąd jest oddany w ręce Jezusa. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że katechizm dzieli ten czas na takie dwie połowy. Przed sądem, że ma być strasznie, jakaś ostateczna próba, jakieś ostateczne działanie zła, ostateczne świadectwo, i potem wejście Boga, który już to wszystko uspokaja. No teraz się ustawcie, teraz wam powiem, że ci błogosławieni, bo to, bo to, bo tamto, bo Jezus nam opowiada, jak to będzie wyglądać. Że no, w dzieli... obrazach, no nie? Posługuje się obrazami. Znaczy, no jest taki podział i mało tego to pokazuje, że jak mówimy o sądzie ostatecznym, to mówimy tak naprawdę też o końcu... Świata? Świata, o końcu Wszechświata. świata. Wszechświata? Wszechświata. Pamiętam, że jak byłem trochę młodszy to straszono nas, że będzie koniec świata przy jakimś tam zaćmieniu słońca. Pamiętam, że wtedy się bałem i to był moment, kiedy przeczytałem całą apokalipsę w ciągu chyba dwóch dni, żeby się dowiedzieć coś o końcu świata, który wtedy był tak mocno zapowiadany. Ja już wiele razy był zapowiadany. No nie, ja bałem się świata. wtedy, tylko wtedy, teraz już się nie boję. Znaczy, tylko tutaj, bo, bo my rozumiemy koniec świata z takiej perspektywy, że się coś kończy, no nie? A katechizm pokazuje nam koniec świata jako coś, co się wypełnia, a nie kończy. A no tak. Bo tam jest wprost powiedziane, że już jest dana nam świętość i tak dalej, pewna łaska, ale jeszcze nie w pełni. Mhm. Natomiast ten sąd ostateczny to jest taki moment wypełnienia wszystkiego my mówimy jak z Wigilia Paschalna i kreślimy na paschale alfa i omega, no nie? To jest ta omega, jeszcze, jeszcze nie doszliśmy do omegi w historii. W ogóle, bo to takie ciekawe spostrzeżenie, bo to się wiąże z historią, z rozumieniem w ogóle historii, że my rozumiemy historię tak, jakby ona dotyczyła ludzkości i działa się we wszechświecie. Rzadko myślimy albo patrzymy na to, że wszechświat jest w historii. A my jesteśmy gdzieś na uboczu. No w, też w tym. My jesteśmy też w tym, ale nie jesteśmy. Wszechświat nie jest niezależny od historii, tylko też jest historią. Więc jest jakiś etap, do którego zmierza. I według wiary, tej, którą przynajmniej my wyznajemy, tym momentem jest ta pełnia, którą przynosi Jezus przez sąd, czyli ta omega, wypełnienie się wszystkiego w Nim. No i ciekawe są też moim zdaniem te dwa spojrzenia, spojrzenie wiary, o którym teraz mówiliśmy, od takiego spojrzenia tego fizycznego, związanego z wszechświatem, jest faktem, że Ziemia kiedyś się skończy. I to nie podlega dyskusji. Nasze Słońce jako gwiazda wyczerpie paliwo, jak to mówią tak. astrofizycy, zacznie puchnąć, wchłonie Ziemię, układ słoneczny się skończy. Pytanie, co będzie szybciej? No, a może to będzie równolegle? Może być. Że Pan Wiele razy posłuży. Bóg się posługuje, no nie tym, co fizyczny, do tego, co chce zrobić w wymiarze takim duchowym. Pytanie, jest, czy będzie chciał tak długo czekać. No, jak się czyta katechizm i czyta się o tym, że ten cały sąd jest gdzieś złożony w kościół i że ten kościół jest poddany takiej wielkiej próbie, i że im bliżej tego końca, tym ten, ta próba jest mocniejsza. I chodzi o to, który człowiek wytrwa przy Chrystusie mimo tych wszystkich przeciwności, mimo tego, jak działa zły, no to daje to dużo do myślenia w perspektywie na przykład dzisiejszych czasów. Mm. Gdzie faktycznie wiara jest poddawana próbie. Wiara mówi o wierze konkretnego człowieka. A tak. miałem też taką myśl, że kiedyś, powiedzmy, 3000 lat temu, Izraelici żydzi. Czekali na różne momenty w dziejach historii. Czekali najpierw na przyjście Mesjasza, i ten Mesjasz z naszej perspektywy chrześcijan już przyszedł. Więc to zaczyna się wypełniać. Ten zegar tyka coraz szybciej. Tak, tak. I my już czekamy tylko na to ostateczne przyjście Jezusa. Już po drodze nie ma tego narodzenia. No tam nawet katechizm mówi wprost, że my nieustannie wołamy o to w każdej Eucharystii. No nie, przyjdź, panie Jezu. To też mnie tak dotknęło. Każde ojcze nasz to jest wołanie o koniec świata. Tak. Nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. królestwo Twoje. Więc to, to jest na pewno taki ważny wymiar. W ogóle myślenie o tym, że wszechświat do czegoś zmierza, że my w tym wszechświecie do czegoś zmierzamy, że jest ktoś, kto jest, no można użyć takiego słowa, panem całej historii wszechświata, no nie kto jest ponad tym, czyli Chrystus. I to mi się, to mi się bardzo podoba, bo to też pokazuje, że no, warto mieć cel i to warto mieć dobry cel w tym wszystkim. No, a załóżmy, że nie ma sądu. Załóżmy, że nie będzie żadnego zaleczenia, że nie będzie zwycięstwa sprawiedliwości, że nie będzie docenienia dobra. Że, że jest tylko tak, jak to widzimy dzisiaj w świecie, że ci, co się rodzą bogaci, są bogaci, ci, co się rodzą biedni, zawsze będą biedni, że nie będzie jakiegoś wynagrodzenia czy, czy takiego spojrzenia z miłością. A to nie jest prawda, że jak się rodzisz biedny, to będziesz biedny. No. To, to, to jest bardzo duże uogólnienie. Gdzie Gdzieś że reklamie to było? Nie, nie no to jakbyś spojrzał na badania milionerów w Ameryce, i jest chyba około kilkuset tysięcy, to znaczna część pochodzi z biednych rodzin. No ale wiesz, że co mi chodzi, nie? Że... Wiem, wiem, że chodzi Ci o to, że jest po prostu, rodzimy się, jest życie takie, a nie inne, lepsze, gorsze. Jest tak po krzyżda, prostu, która umiera się i, i się wszystko kończy. No załóżmy, że jest tylko tak, że jest to bez sądu. Bo chcę udowodnić, że ten sąd jest czymś naprawdę dobrym, że on się może wydawać straszny, ale że on jest ogromną nadzieją. Bo bez tej perspektywy sądu no to może być takie poczucie, że, że to życie jest strasznie niesprawiedliwe. No to tak nawet mówimy, no nie? Że, że nawet jak ktoś tak, ani inaczej żyje dzisiaj, to i tak, że tak powiem, dopadnie go sprawiedliwość Boża, no nie? Mhm. że będzie taki moment, kiedy będzie musiał zdać przed Bogiem wszystko. No to jest takie, z jednej strony, że tak powiem, uczciwe myślenie, że w końcu każdy jest dosięgnięty przez tą sprawiedliwość. Ale czy to załatwia sprawę potrzeby samego sądu? Że na przykład ktoś mnie dzisiaj krzywdzi i ja sobie pomyślę, nie, i tak kiedyś zobaczysz. Nie? No to takie aż niemiłe jest to No, no się, w takim momencie to przestaje mieć taką, taki sens, no nie? Dlatego w ogóle ja bym nie patrzył na sąd z takiej perspektywy, że to jest taki moment Bożej sprawiedliwości nad każdym człowiekiem. Mhm. Bo mi się bardzo podoba takie spojrzenie, które katechizm tak troszkę mimochodem tam w jednym zdaniu pokazał: że gdzie Chrystus nabył prawo do sądzenia wszystkich ludzi? Wyłapałem to. No? To przez swoją śmierć na krzyżu. Przez śmierć na krzyżu. I doczytałem tak dość szybko u Ratzingera bardzo ciekawe spostrzeżenie, że nie jest przypadkiem, że Bóg oddał sąd Jezusowi. Bo Bóg jest Bogiem, który jest człowiekowi odległy. Jest kimś, z kim człowiek się tak wprost nie utożsamia. Natomiast Jezus to jest ktoś, kto jest moim bratem. To jest ktoś, kto przeżył. Człowieczeństwo. To jest ktoś, kto chodził po tej ziemi. To jest ktoś, kto doświadczał tego życia. I mało tego, to jest ktoś, kto prawo do sądzenia nabył, oddając za mnie życie. Jak się musi zmieniać perspektywa takiego człowieka i jednocześnie Boga, który przychodzi sądzić wszystkich ludzi. I Ratzinger to sprowadził do zdania z Pisma Świętego Nie lękaj się, ja jestem. Że to jest mo motyw przewodni sądzenia. Nie lękaj się, bo ja jestem. I przypomnienie słowo ja jestem, to jest imię Boga. Tak. Nie lękaj się. I, i, I teraz w tym momencie sąd już przestaje być takim groźnym sądem, a staje się spotkaniem z tym, który za ciebie oddał życie. To też jest ładny obraz, jak się to mówi, że my przyjmując chrzest żyjemy życiem Jezusa. Wchodzimy, przez jego, wchodzimy w Jego mękę i w Jego zmartwychwstanie. No, i, i to też mnie uderzyło to, co mówi, że on jest naszym bratem. My często mówimy, nie, panie Boże, Jezu, mój królu, panie i zbawco. Tak. Abba, ojcze, tatusiu, a to do Jezusa bracie. Tak, że jest bratem. To, to w ogóle. Ktoś, kto ma rodzeństwo, to, to też przeżywa inaczej. Inna, inny poziom. Inny poziom, dokładnie. Inny poziom i, i w ogóle inna perspektywa patrzenia na całe wydarzenie sądu. I mój brat przyjdzie, żeby mi powiedzieć, to i to było dobre. Nawet nie wiadomo, czy będzie mówił, bo ja to bardziej sobie wyobrażam tak, że Jezus stanie się takim lustrem. Kiedyś się spotkałem, że to nie Bóg Czekaj, nas czy osądza. Mnie, ty jak sobie wyobrażasz, to ja tu przygotuję jakiś stosik. <laughs> Jezus staje przed człowiekiem, i człowiek, jak patrzy na Jezusa, to widzi sam siebie. Takiego prawdziwego. To coś by mówili, będziemy wiedzieć wszystko. Tak. I, i teraz tak naprawdę to nie Jezus nas osądza, no nie? To my zobaczymy, że tu, a tu w naszym życiu było nie tak, jak powinno być. Tu, a tu było dobrze. Sami. Mhm. Wydaje mi się, że to będzie raczej na takiej zasadzie, że to będzie sąd, gdzie, gdzie tak naprawdę to przyjście Jezusa będzie człowieka wyzwalać z tego, co sam przeżywa jako złe. Bo jak sobie wrócimy do tego, czym jest niebo, a czym piekło, że to jest ten sposób przyjmowania od pana Boga czyli niebo albo zamykania się na mhm. to czyli piekło, no to sąd nie polega w tym momencie na tym, że Jezus powie to ty jesteś potępiony, a ty jesteś zbawiony. Nie, tylko On przychodząc sprawi, że jeden będzie się odnajdywał w nim, i automatycznie będzie zbawiony, a drugi będzie miał z tym problem i może być potępiony. Jeszcze jest to pośrodku, czyli czyściec. Czyściec, miejsce nadziei. To nie jest tak, no, bo to można powiedzieć teraz, że teraz odbieram e, Jezusowi moc sądzenia. Ja, ja myślę, że sama jego obecność. Tak, tak, no bo sąd będzie z miłości, Bóg jest miłością, to są te ładne obrazy, ale to, chciałem powiedzieć, że katechizm też tam przemyca takie sformułowanie, że my ten zalążek sądu mamy już cały czas w sobie i to jest sumienie. Tak. Że my cały czas konfrontujemy się z tym naszymi czynami i niektórzy robią rachunek sumienia co wieczór, niektórzy co spowiedź, niektórzy tam kilka razy w roku, ale to już jest. No i zobacz, jak robisz rachunek sumienia, to nie robisz rachunku sumienia według jakiegoś prawa, tylko tak naprawdę robisz rachunek sumienia wobec Jezusa, no nie? Co Jego zasmuciło, nie? Co, co Jemu się nie podoba. Jak On by postąpił zupełnie inny sposób podejścia do, do tego, co się wiąże z takim osądzaniem. nie jest negatywny. Takie mam wrażenie, że sąd ostateczny, mimo że brzmi tak bardzo poważnie i, i, i budząc lęk nie jest negatywny, jest czymś pozytywnym. To jest to, co ty na początku powiedziałeś, że to jest coś dobrego. Wejście Boga, w że chcesz historię. udowodnić, że to jest coś dobrego i potrzebnego człowiekowi. Tak. Jeżeli przyjmiemy, że... Życie ludzkie jest otwarte na wieczność, to co mówiliśmy w przypadku tej miłości, która się domaga wieczności i tak dalej, no to sąd ostateczny to jest wypełnienie tego. To jest taka kropka nad i. Bo tak w internecie przeczytałem, że w różnych językach jest różnie nazywany i prawdopodobnie w rosyjskim jest nazwany straszny sąd ze względu na te wszystkie sytuacje, które muszą nastąpić zanim nastąpi. Zanim nastąpi sąd. No to, to jest ciekawe, że to są takie, takie mocne sytuacje i tam nawet katechizm mówi o tym, że, że Jezus przypomina, że czas, w którym my żyjemy po w niebowstąpieniu, to jest czas ducha i świadectwa. Tak. nie, że daje nam ducha i wzywa nas do świadectwa. I, I myślę, że to jest... I po przecinku tam jest jeszcze jedno. Ducha i świadectwa, sobie to zapisałem. Jest to czas naznaczony utrapieniami. Utrapieniami. I teraz, jak na to spojrzeć z tej perspektywy, to okazuje się, że tak, po wstąpieniu Jezusa, faktycznie my już żyjemy w czasach eschatologicznych, ostatnich, oczekując sądu, który jest wypełnieniem wszystkiego. Zmagamy się o to, żeby utrzymać wiarę, żeby świadczyć o tej wierze, a do pomocy mamy ducha świętego. Ja słuchałem ostatnio krótkiej homilii arcybiskupa Rysia do tej niedzielnej Ewangelii, która teraz była. O, o tej łodzi i, i burzy. Wszyscy się skupiają na burzy i na, na łodzi i tak dalej. Arcybiskup Rysz ma to, że czasem się skupia gdzieś na czymś zupełnie innym. Mhm. I on się skupił na tym, że trzeba się przeprawić na drugi brzeg. I powiedział, że to dzisiaj nie będzie proste. Nawet mało tego, będzie bardzo trudne. Ale jak Jezus śpi w łodzi, jest w łodzi, to się przeprawimy. Nie, To jest trochę właśnie na takiej zasadzie, że my jesteśmy na takim jeziorze, który jest wstrząsany coraz większymi burzami, ale trzeba dopłynąć do drugiego brzegu. I jest z nami Duch Święty i on tam mówi, no nie, nie stracicie wiary. Myślę, że to jest też taki obraz tej sytuacji, właśnie świata, w którym my dzisiaj jesteśmy. No a też się mówi, nie wiem, bo to już dawno było na lekcjach religii, że są dwa sądy. Że sąd szczegółowy i sąd ostateczny. Że sąd zaraz po śmierci. Tak, bo potem... to się bierze z rozgraniczenia, że sąd ostateczny jest uważany za sąd nad światem. On nie jest yy, jednostkowy, że nie jest to taki sąd, że każdego indywidualnie. Tak, tak, tak. Natomiast ten, co ty mówisz, sąd szczegółowy, to jest scholastyka. No, nie wszystko musi być rozpisane na szczegóły. To jest sąd każdego człowieka, który umiera i staje przed Bogiem. O są jeszcze teorie, że w momencie śmierci człowiek doświadcza tego sądu już finalnego, ostatecznego i to się wiąże z tym, co mówiłeś, że w momencie śmierci człowiek możliwe, że wychodzi poza czas. I, i, i śmierć nas już tak. otwiera na tę wieczność. No właśnie tego nie jesteśmy w stanie chyba sobie wyobrazić tak do końca, no nie? Jak to tam, jak to może wyglądać w wieczności Pana Boga, gdzie jest wieczne teraz? Że niby jest wieczne teraz, a wciąż czekamy. No dokładnie. Może być jakiś stan pośredni, no nie wiemy do końca. I wiesz, jeszcze jest takie pytanie wielu ludzi, że jak będzie sąd ostateczny i na przykład ktoś z moich bliskich znajdzie się po tej drugiej stronie, do których Jezus powie, a, a wy, no nie, wam dziękuję, czy oni sami powiedzą, my nie chcemy przyjąć tej Bożej Miłości i pójdą tak, jak to mówi katechizm, w tą sferę piekła, no to czy ci, co zostaną w niebie, Będą szczęśliwi wiedząc, że ich bliscy są tam. I tu jest to, co próbowaliśmy powiedzieć odcinek temu, że będziemy wszystko wiedzieć, że będziemy to rozumieć. No to jest wtedy taka umiejętność przyjęcia wolności drugiej osoby. No bo teraz to jest dla mnie nie do pomyślenia, że ktoś z moich bliskich mógłby nie być ze mną w raju, w niebie, tam, gdzie mamy się spotkać, że, że będę do niego tęsknił, że będzie mi go brakować. No, to jest zawsze dobry argument za tym, żeby się starać, jednak trafić. I słuchaj, teraz sobie to uświadomiłem. I to jest argument za tym, żeby się starać o zbawienie swojej bliskich. Tak, no to święty Paweł już mówił, że my się nie zbawiamy sami. Mhm. Że zawsze y, zbawienie polega na tym, że się troszczy o zbawienie drugiego. Drugiej osoby. To jest niesamowicie piękne i chyba też rzadko o tym myślimy. Z takiej perspektywy, że. Y, by się na przykład modlić o zbawienie swoich bliskich, troszczyć o to, żeby faktycznie tym swoim życiem gdzieś yy, mieli wiarę. To jest trudne, bo to jest bardzo trudne, no nie? Zwłaszcza jak popatrzymy z perspektywy, nie wiem, wierzących rodziców, których dzieci odchodzą od kościoła na przykład, albo których dzieci coraz rzadziej chodzą do kościoła wraz z dorastaniem na przykład. Miałem ostatnio rozmowę z kimś, kto yy, na razie planuje małżeństwo i tak tam prosili o doradę jakąś. I zeszliśmy na temat, że w dzisiejszym świecie wychować w jakiejkolwiek religii swoje potomstwo, swoje dzieci, umieć im to, nie wiem, zaproponować, zaszczepić, no to jest ogromne wyzwanie. No, z jednej strony tak, a z drugiej strony, chyba coraz więcej ludzi odkrywa, że jednak bez takiego wymiaru duchowego, bez takiej faktycznie przestrzeni religijnej, no to się dużo traci w życiu. Ja mam cały czas takie myślenie żeby odkrywać to co ja zyskuję przez to, że jestem człowiekiem wierzącym, że mam wiarę, że się troszczę o tą wiarę. Ona może być na różnym poziomie, no nie? Może być słabsza, może być mocniejsza, może być taki moment, w którym mam problemy z wiarą, może być taki, kiedy prawie że latam, bo tak wierzę, ale co ona mi daje? Jaki zysk mam z tego, że wierzę? A nie jest to tak, że te myśli przychodzą wraz z wiekiem? Księża Mateusz, już wiekowy. Chcesz <grymne> powiedzieć, że już mam tyle lat. Tak? <grymne> <grymne> że zadajesz sobie te takie ważne pytania egzystencjalne. Znaczy się pewnie łatwiej człowiekowi, który jest starszy. Natomiast wydaje mi się, że pytania egzystencjalne zadają sobie ludzie młodzi. Tylko czasem nie trafiałem na dobre odpowiedzi. Tak jak ja wtedy jak się bałem końca świata. <grym> no właśnie. Tak się pamiętam, siedziałem z Pismem Świętym na jakiejś łące, jak to przeczytałem i się Panie Boże, ty chcesz to wszystko unicestwić? No pomyśl no, kiedy się pyta człowiek o cel swojego życia, o sens życia? Jak jest w takim wieku dorastania przed studiami, gdzie Momenty szuka perspektywy? No nie wiadomo, że można się zamknąć na takie myślenie, co w najbliższym roku? Ale myślę, że mimo wszystko każdy gdzieś tam stawia sobie pytanie o trochę dalej. To myślę, że płynnie możemy przejść do następnego odcinka, w którym spróbujemy porozmawiać o tej obecności Ducha Świętego, która nam pomaga w tym czasie oczekiwania. Tak, wytrwania na sąd. To nic się o tobie nie dowiedziałem w tej perspektywie końca świata. Coś się chciało mnie dowiedzieć. Wszystko! <laughs>